No hej, mamuś, wróciłam z kółka teatralnego. O, no, super, Rosalia. No, bo jest taka sprawa. Jaka? Bo ta Adela mi powiedziała, że zaprasza mnie o 14 na taki challenge do aquaparku. Całą rodzinę. My też? No wy też możecie sobie popływać, bo wy nie uczestniczycie. Bo wy nie uczestniczycie w challenge'u niestety, on jest tylko dla dzieci, ale to jest taki challenge, że że Adela nam zadaje pytania, a my musimy na nie odpowiadać i jak tego nie zrobiliśmy na przykład, to wpadniemy do wody. O, fajny challenge, to jest takie sobie robiliśmy za naszych czasów. W ogóle gdzie są? Co to za zebranie? No właśnie, co to za zebranie? A, bo my robiliśmy takie głosowanie jakieś. Nieważne. Okej. To właśnie typowa scenka, kiedy przyjdę do domu. Widzę was tutaj i zawsze macie jakieś dziwne wymówki. A w ogóle zapomniałam wam powiedzieć. Przebierzcie się może lepiej w stroje kąpielowe. No dobra, a po co? Potem wam powiem. No okej. W ogóle to nie mój pokój. No potem wam powiem, dlaczego się mieliście w nie przebrać, ale. No. Dobra, biberetu może nie biorę. Dobra, to ja też się przebiorę w strój. Ciekawe, co to będzie za niespodzianka. Ja też? Tak, Majusia, ty też i Igor. Jej, to ja idę do pokoju. A jak? Gdzie mój strój? No tutaj, w ubrankach. Ach, ja zapomniałam. No, opaskę sobie zostawię tutaj w domu. O, tu gdzieś wpadła, znajdę ją. Jeszcze Igor się musi przebrać i za chwilę idziemy. Do Adeli? Nie, nie do Adeli, do akwaparku. Do akwaparku! To ja się idę już przebierać. Jak ja dawno nie byłem w akwaparku w ogóle. O. No i gotowy. Mogę iść. Dobra, my też możemy iść. Max, no przebierz się jakoś stosowniej. Coś ty, idziemy do akwaparku, nie do jakiegoś muzeum sztuki. Tu jest Adela, zwołała nas na trzecie piętro. Hej, Adela! Hejo! Cześć, Rosalia, przyszłaś z całą rodziną? No. Hejo! Hej! Przyszły jeszcze twoje młodsze rodzeństwo? Tak, Maja i Igor. O, hej Adela! Cześć! Co mówiłaś? Nic nie słyszę. Adela już tak cicho mówi, jest wstydliwa. A, cześć! Jesteś koleżanką Jerzyani! Tak, Adela! A to moi rodzice. Max i Kasia. Dzień dobry, Adela! Cześć! Elo! Cześć! No dobrze. Ja się idę poopalać może trochę. Ja też. O! Czy to wasze zdjęcie? Tak, byłam wtedy z tobą w ciąży. Tu gdzie ja byłam? Tu w brzuchu moim. Widzisz? Ja ciąpiłam! I kopałaś niesamowicie. Nie chciałam. Dobra, chodźmy do tego basenu. A więc dobra, o co w tym chodzi? No, że będziecie jakby. No za chwilę, tylko za chwilę wam wytłumaczę, tylko może sobie tutaj usiądźcie tu. Na tej wysepce może wszyscy stańcie. Stańcie wszyscy na wysepce. O, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Wszyscy stać tutaj w sypce. Najpierw może młodsze dzieci, żeby tak się nie łapali. O. Koło siebie. Dobrze. I teraz tak. Ja sobie tu usiądę na kółku i będę wszystko notować. Będziecie wpadać do... Uii! Igor, nawet jeszcze nie wytłumaczyłam zasad. Igor, no daj jej dokończyć, no. A więc tak, będę wam zadawać pytania.
Wpadasz do wody, jeśli. I na przykład pierwsze pytanie. Na przykład pierwsze pytanie. Masz chłopaka i dziewczynę. Jak masz chłopaka albo dziewczynę, to wtedy wpadasz do wody. I trzeba jak najmniej razy wpaść do wody. Ale proszę nie oszukiwać mnie tutaj. Tylko mówić szczerze. Ja tu mam jeszcze punktację całą. Zapisanych mam we wszystkich. Laura, Rosalia, Ania, Igor i Maja. No bo to wszyscy wy. I będę was zapisywać, ile razy spadliście do wody. O, fajna gra. A, dzięki. No dobra. To pierwsze pytanie, no. Wpadasz do wody, jeśli masz chłopaka lub dziewczynę. No dobra. Sayonara. Igor, ty masz dziewczynę? Nie, ale wszystkie dziewczyny na mnie lecą. Ta, na pewno. Nawet ty na mnie lecisz. Co ty, ja? Powiedziałaś kiedyś, że mnie kochasz. Ale jako brata. Dobra, załóżmy, że tego nie było. Zapisuję punkt dla Laury tylko. Laura, wchodź na wysepkę. Dobra. Laura. Dobra, dobra, zapisałam sobie jeden punkt. To drugie pytanie. Wpadasz do wody, jeśli lubisz solo od Blanki. Bejba. Trzy osoby. Okej. Okej. Oj, co się tak przewracacie? Okej, to Rosalia, Ania i Maja. Rosalia, Ania i Maja. Adela, a postarasz się trochę głośniej mówić? Dobra, tak jest spoko? Tak jest dobrze. Okej, dziękuję. No to tak, trzecie pytanie. Na wysepkę. Wpadasz do wody, jeśli dalej bawisz się lalkami albo autami. Ja tylko z Mają. No dobra. Ania, Igor i Maja. W ogóle, dobra. Czyli na razie Ania wpadła dwa razy i Maja. Majusia też dwa razy spadła. A więc tak. Czwarte już pytanie chyba. Zaznaczę sobie już, które były pytania w ogóle. Żeby nie było. Wpadasz do wody, jeśli nie umiesz pływać. Majusia. Tylko Majusia. Wszyscy umią pływać tutaj. Czyli Majusia niestety już ma trzy kreseczki zapisane. To znaczy, że trzy razy wpadła do wody. No dobra. Oj, to co to się dzieje z tym? Dobra. Czyli to pytanie było. Dobra. Wpadasz do wody, jeśli śniło ci się kiedyś wesele z twoim ukochanym albo ukochaną. No dobra. Laura i Igor. Dobra. Laura drugi raz spadła, Igor drugi raz. No to na wysepkę teraz chodźcie. I zmieniam swój głos teraz. Nie będę tak cicho gadać już do was. Dobra. Adela. To okej. Wpadasz do wody, jeśli masz kogoś sławnego w rodzinie. Wszyscy! No ciocia Klaudia. No raczej. Ona jest aktorką, grała w moim ulubionym filmie. Czyli mam rozumieć, że wszystkich mam zaznaczyć. Jako, no. Że teraz wszyscy. Oh, Laura trzeci raz. Rosalia drugi raz. Ania trzeci raz. Igor trzeci raz. Maja czwarty raz. Czyli na razie Rosalia wygrywa. Juhu!
kochanie. Popyj. O. Wpalasz do wody, jeśli umazałeś się kiedyś truskawkami. Ania i Maja? No dobra, ja też może kiedyś. Maja. Piąty raz. Ania czwarty, a Rosalia trzeci. Majusia, niestety na razie przegrywasz. Oj. Okej. Muszę cały czas przewracać te kartki. Chociaż muszę cały czas przewracać te kartki, bo na jednej kartce mam tabelę, a na jednej mam pytania, więc... Wpadasz do wody, jeśli wysłał ci ktoś kiedyś liścik miłosny. Mi wiele razy. Mi Michał kiedyś wysłał. Laura i Rosalia. Rosalia i Laura. Czyli na razie Rosalia i Laura mają na równo 4 wpadnięcia do wody. Ania też ma 4. Czyli na razie wygrywa Igor. Jej! A przegrywa dalej Maja. Ale tylko jednym punktem do wszystkich innych dziewczyn, do Laury, Rosalii i tej Ani. To następne pytanie czytam. A więc następne pytanie tak. Wpadasz do wody, jeśli oglądasz Świnkę Pepę. Jeśli dalej oglądasz. Ja nie wpadłam do wody, ja tu dalej jestem. Maja, ale wiem, że ty spadłaś. Wiem, że ty po prostu nie chcesz przegrać. Ty już masz, Maja, 6 wpadnięć do wody. 6 wpadnięć. Za chwilę mi się na tabelce to nie zmieści. Będę musiała robić takie małe kropeczki. Chociaż i tak to przecież jeden, no, nic to nie znaczy. Dobra. Wpadasz do wody, jeśli zrobiłeś lub uczestniczyłeś kiedyś w tajnej imprezie bez wiedzy rodziców. Ojej, wszyscy. To było 3 czerwca ostatnio u kuzynek. A więc wszystkim daję po jednym wpadnięciu. Proszę bardzo. Laura, 1, 2, 3, 4, 5 wpadnięć. Rosalia też 5. Ania też 5. Igor 4. Maja 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, Maja przegrywa, Igor wygrywa na razie. To następne pytanie. Wpadasz do wody, jeśli... To już przedostatnie pytanie, więc szykujcie się. Wpadasz do wody, jeśli nigdy nie pomogłeś żadnej starszej osobie lub niepełnosprawnej. Jeśli nigdy nie pomogłeś. Ojej. Igor, mogłam się tego spodziewać. Wyrównałeś do dziewczyn z punktami. I w ogóle zauważyłam, że teraz wszyscy oprócz Majusi mają tyle samo w ogóle punktów. Tak? Tyle samo? Tyle samo punktów, więc zrobimy jedno jeszcze decydujące pytanie. Bo ostatnie pytanie to jest... wpadasz do wody, jeśli nie piłeś bubble tea. Majusia nie piła. 8 wpadnięć ma Majusia, czyli Majusia już przegrywa. Ty, Majusia, już może nie uczestniczysz. I robimy teraz więcej, bo wszyscy mają teraz równo 1, 2, 3, 4, 5 wpadnięć. Laura ma 5. 1, 2, 3, 4, 5 Rosalia. 1, 2, 3, 4, 5 Ania. I 1, 2, 3, 4, 5 Igor. Czyli my robimy teraz takie decydujące już pytanie. Okej, wymyśliłam 2 ostatnie decydujące pytania. A więc wpadasz do wody, jeśli malujesz się do szkoły. Oh no, oh no, oh no, 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 no. No to Laura... Laura już przegrywa 6 wpadnięć. Ale to nie znaczy, że nie uczestniczysz dalej, bo uczestniczysz, tylko że
Już po prostu Majusi by nikt nie przegonił z padnięciami dla mnie. Po prostu wy już mieliście równo i no. Ostatnie decydujące pytanie. Odpadasz, jeśli śpiewasz pod prysznicem. La 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 la. Ania, ty nie śpiewasz pod prysznicem? Co ty, ja się muszę ogarnąć. Muszę bardziej dbać o swoją skórę, jak dopiero zaczynam dorastać. Laura, Rosalia, Igor. A więc teraz liczymy wpadnięcia. U Majusi na razie nie. Czyli tak. Laura, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rosalia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ania, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Igor, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A więc nasz challenge wygrywa Ania. Cały challenge? Cały challenge? Tak, cały. Chodź, Majusia. Pogratuluj siostrze. Ania! 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 Jupi! Mamo, wygrałam challenge! Super, słyszeliśmy, bo my teraz mamy cały czas otwarte oczy. Obserwujemy was. To ty, tata, nie śpisz? Co ty robisz? Ty zawsze na plaży śpisz. I na basenie. Ja też was obserwowałem. Piękny challenge. A! Ja myślałam, że to jest jakaś żaba, a to jakiś, nie wiem, to jakiś ludź. Człowiek się poprawnie mówi. Dobra, teraz możecie sobie popływać. Tylko wiecie co? Zdradzę wam sekret. Jaki? Ja nie umiem pływać. Nauczymy cię spokojnie. Odłóż, weź to. Ściągnę na razie okulary może też do pływania. Jak ty dziwnie wyglądasz bez okularów, Adela! Ja cię nie poznaję! Chodź na razie na kółko. Te jednorożcowe może. Ale fajne. Czekajcie, czekajcie. Małymi kroczkami. A jeśli się wam podobał taki challenge, to zostawcie łapki w górę i ten... I napiszcie w komentarzach, czy mam więcej robić takich challenge z rodziną chomikowskich. Po prostu wpadłam na taki pomysł, wiecie. Jakiś inny. No dobrze, do zobaczenia. Pa! Pa! Wszyscy pa.